Ostatnio omawiamy bardzo ciekawe i patologiczne przypadki. Byli wśród nas m.in. Nika, Queen of the Black, Nitro Sentino, a także najznamienitsza i najznakomita Ella Gavin. Dziś przechodzę z gorącym tematem, który wydaje mi się jest wam bardzo znany, a jest to Alberto. Jego... bicie narzeczonej? Dzień dobry. Z tej strony Mikrus. A dziś poprowadzam was po jakże tej cudownej historii Alberto i jego cudownych poczynań odnośnie kobiet. Na początek Joseph Bratan i jego niepłacenie alimentów. Ostatnio o Josephie Bratanie jest bardzo głośno ze względu na jego live na Instagramie, a także uczestniczące na nich stripteaserki. Między innymi, według ludzi mu się także nie przelewa pod względem finansowym, dlatego też te streamy odbywają się w takim towarzystwie, a nie innym, żeby zgarnąć po prostu troszeczkę pieniążków. Ponadto była partnerka, a raczej jej koleżanka, z tego co się domyślam, oskarżyła go o alimenty, a raczej o ich niepłacenie przez samego rapera. Potem zaczęło się tylko gorzej, gdyż była dziewczyna złomka, zaczęła go straszyć sądem, a także wystawiała różne dziwne i śmieszne według niej stories na Instagram, związane właśnie z raperem. Czy takie zachowanie usprawiedliwia kobietę wobec niego? Nie do końca. Po pierwsze, ma córkę. Ta dziewczyna, ta jej przyjaciółka, czy ona sama, z Josephem Bratanem. Chłop nie płaci alimentów, to okej. I ma prawo straszyć go sądem, okej? Ale ośmieszanie i wstawianie durnych stories i durnych opisów na jego temat jest po prostu nie na miejscu. Okej, laska może być zła, że facet nie płaci jej alimentów. Ale nigdy, przenigdy po prostu nie róbmy takiej akcji, że ten jest debilem, jeździ na jakimś zabawkowym samochodziku i to jest wasz idol, coś tam, tak? Po prostu takie zachowanie według mnie jest poniżej kultury i godności człowieka, więc mam nadzieję, że w którymś momencie obie strony dojdą do porozumienia i laska przeprosi za te stories na Instagramie, a także Joseph Bratan przeprosi za niepłacenie alimentów. Od kilku dni obiega nas informacja, jakoby raper Alberto bił swoją narzeczoną. Potwierdziła to Princess Bambi, która oskarżyła wcześniej jego brata Josepha o niepłacenie alimentów, bo ponoć zna się z matką dziecka Josepha Bratana, no i dlatego go oskarżyła. Kobiety zawarły sojusz, jakoby chciały zniszczyć Josepha, ale oczywiście oberwało się także jego bratu Alberto. Ze screenów z Instagramerki wynika, że Alberto ma takie przewinienia jak zabieranie kluczy, bicie w samochodzie i wiele, wiele innych. Czy bracia wytłumaczą się jakoś ze swoich zachowań? Wiemy tylko tyle, że Józef pokazał dokumenty odnośnie alimentów, które są rzekomo prawdziwe. Ze strony Alberto bynajmniej ja nic nie wiem, ale może już się odezwam na ten temat. Może bracia się zreflektują i przeproszą. A szczególnie Alberto, bo jeśli obie panie mają dowody na rapera, to możemy mieć kolejnego recydywę na polskiej scenie rapowej. Więc może być ciekawie. Osobiście będę śledził, co dalej będą poczynali jej bracia raperzy i czy pójdą po rozum do głowy. Jednak moim zdaniem obaj panowie powinni się zastanowić nad swoim zachowaniem, zreflektować się i przeprosić za swoje zachowania i na jakiś czas zniknąć z social mediów, aby sprawa ucichła, bo będą mieć bardziej przerąbane od Kartkiego czy Belmondo, a także w tym momencie od Sebastiana Fabiańskiego. Na tym kończę nasz dzisiejszy film i życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Siema.